Dobry wieczór, szanowni państwo. Powolutku widzę, że się zbieracie. Zapraszamy wszystkich, zapraszamy. Witam was serdecznie. Witam was serdecznie. Ja witam w imieniu również Fertility Partnership Polska i właśnie Kliniki Macierzyństwo oraz VitroLife. Szanowni państwo, wiem, że na kawiarenkę płodności czekaliście, więc powracam. W roku 2020 mieliśmy bardzo dużą popularność i bardzo dużą oglądalność, więc w roku 2021 powracamy do was w nowej odsłonie. Oczywiście utrzymujemy formułę zadaj pytanie, otrzymaj odpowiedź. Będzie z nami nasz wspaniały specjalista, profesor Rafał Kurzawa. Ale teraz będzie również jeszcze jeden specjalista. Nasz pan profesor będzie co drugi czwartek miesiąca z nami, a co czwarty czwartek miesiąca będzie inny specjalista, właśnie albo z kliniki VitroLife, albo właśnie z Centrum Macierzyństwa. Też w tym roku zmieniliśmy troszeczkę godzinę, ponieważ wiem, że dużo pań no, nie zdążyło na nasz odcinek i potem odtwarzali film, a chcieli być razem z nami na żywo. Więc tym razem zapraszamy was do kawiarenki o 18.30. Pamiętajcie, co drugi i co czwarty czwartek serdecznie was zapraszamy. Nasz profesor Kurzawa będzie odpowiadał oczywiście na wasze pytania, zadaj pytanie, otrzymaj odpowiedź, natomiast drugi specjalista będzie miał najpierw wykład, a później w drugiej części również będziecie mogli zadawać swoje pytania odnośnie danej tematyki. Już nie będę przedłużać, już nie będę przedłużać. Zbierajcie się, zbierajcie. Ja zapraszam naszego wspaniałego specjalistę. Dobry wieczór, panie profesorze. Dzień dobry. Miło pana widzieć. Pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Jak tam pogoda za oknem? Oj, nie wiem, czy ta pogoda już dotarła do was, czy nie dotarła. Bo szczęście nie zawsze jest. Zawsze mamy problem z prognozą pogody, dlatego że to, co można wysłuchać w mediach, to już było dzień wcześniej w Szczecinie. Czyli ja mam wrażenie, że oni opowiadają o prognozie pogody, która jest w danym momencie w Szczecinie i reszta Polski się po prostu dowiaduje. Będzie jutro padać w całym kraju, bo u nas leje. No to idzie od was, to zawsze możemy powiedzieć, że to idzie od was. Panie profesorze, u mnie pada śnieg od południa. Więc jest ciężko, ale dobra, mamy nadzieję, że już jest marzec, to już tak będzie teraz z górki. Dobra, pierwsze pytanie do profesora padło ode mnie, kolejne pytania mogą padać od was i już widzę, że komentarze się oczywiście pojawiają, Natalka nawet dała serduszko, cieszę się bardzo, że się cieszycie, ja też się cieszę, że kawiarenka powraca. No i co, i lecimy, słuchajcie, tam gdzie jesteście, gdzie wrzuciłam w grupach zamkniętych nasz film, jeżeli chcecie zadać pytanie, przypominam, ja tylko będę widziała te pytania w komentarzach pod filmem, więc musicie wejść na profil Niepłodni Razem, tutaj zostawić swój komentarz. Jedynie w grupie Obudź Sobie Życie Daria przekazuje mi wasze pytania, więc stamtąd będę sobie pobierała od Darii. Ale jeżeli ktoś inny chce włożyć, to musicie wejść na profil Niepłodni Razem. No dobra, to ciach, no to lecimy z tym, panie profesorze, bo się zbiera, tam widzę, że wskakują sobie pytania i będziemy sobie je spokojnie brali, ale na razie bierzemy te pierwsze, które były u nas na naszej stronie pozostawione, no i ciach, i czytam pierwsze pytanie, dzień dobry, jestem po trzech nieudanych transferach, słabe zarodki, prawdopodobnie przyczyną niepowodzeń jest adenomioza. Mam też stwierdzoną endometriozę pierwszego stopnia. Jakie postępowanie wdrożyć przy następnym transferze? Czy adenomioza całkowicie przekreśla ciążę? Adenomioza nie przekreśla ciąży całkowicie, natomiast jest takim problemem, który jest naprawdę trudny do leczenia, ponieważ tak naprawdę jedyne sensowne leczenie w przypadku endometriozy i adenomiozy, to jest szczególna postać endometriozy, która dotyczy mięsia macicy, polega na wycięciu tych ognisk endometriozy, w tym wypadku ognisk endometriozy w mięśniu macicy. Natomiast wiemy, że jeżeli byśmy przeprowadzili taki zabieg na macicy, no to sam zabieg może nieść z sobą ryzyko powikłań i zmniejszenia płodności. Ja uważam, że osobiście, prywatnie uważam, że adenomioza jest jednym z najbardziej poważnych problemów w niepłodności. Natomiast absolutnie to też nie jest taka sytuacja, która wyklucza możliwość zajścia, czy też naturalnego, czy też na drodze wspomaganego rozrodu. W tym wypadku konkretnym to wcale nie jest też tak, że tylko adenomioza może być przyczyną braku ciąży, tak jak pani pisze. To może być suma wszystkich czynników dodatkowych, innych poza adenomiozą, również jakości zarodka, nie wiem ile pani ma lat i takich czynników, które współdecydują o szansie na ciążę.
Adenomioza chyba teraz, panie profesorze, w ogóle chyba adenomioza, a 5 lat temu czy 10 lat temu była też już coś takiego jak adenomioza? Było zawsze, tylko my teraz mamy lepsze aparaty ultrasonograficzne i to widzimy. No Czyli właśnie. To, co było kiedyś w koszyku o nazwie niepłodność nieznanego pochodzenia, to teraz jest ten obszar, który my definiujemy jako obszar niepłodności idiopatycznej czy nieznanego pochodzenia, jest coraz mniejszy, dlatego że my coraz częściej potrafimy postawić rozpoznanie, ponieważ mamy lepsze narzędzia diagnostyczne. Jeszcze mogę dodać, że niektórzy zalecają, i to wcale nie jest zły pomysł, ale to mówię, zależy od sytuacji klinicznej, w jakiej jest pani, przeprowadzenie procedury in vitro w tak zwanym długim protokole stymulacji jajeczkowania, wręcz nawet może w ultradługim protokole stymulacji jajeczkowania. Muszę się zapytać, bo pewnie dziewczyny, które nas słuchają, panie profesorze, czy adenomioza daje takie same objawy jak endometrioza? To znaczy, to jest tak, że adenomioza jest postacią endometriozy i rzadko jest tak, żeby była tylko adenomioza, a nie było endometriozy w jamie brzusznej, więc to jest, kiedyś myślano, że to jest osobna choroba, teraz w tej chwili wiemy, że ona tak naprawdę jest tym samym, tylko dotyczy lokalizacji. Klasycznie endometrioza to jest pojęcie każdej sytuacji, która obejmuje nie poza jamą mocicy występowanie błony śluzowej ma. Więc endometrioza to jest występowanie błony śluzowej w jamie otrzewnej, na jajnikach, na jajowodach, w mięśniu macicy i ta sytuacja występowania w mięśniu macicy to jest adenomioza. No dobra, lecimy do drugiego pytanka, tylko chwilkę, ja sobie przekleję tutaj te pytania, które nam wskakują cały czas. Ciach, dobra. I pokazuję kolejne pytanie, już. To jest takie dłuższe pytanie, więc ono jest urwane, panie profesorze, jakby pan sobie zerknął jeszcze na karteczkę naszą. Czy sono HSG wykonane za pomocą pianki kontrastującej jest wiarygodnym badaniem? Mój wynik nie jest jednoznaczny. Prawy jajowód przepuścił kontrast, lewego nie udało się ocenić, jednak został uwidoczniony płyn kontrastujący w zatoce Douglasa. Czy to może świadczyć, że jajowody są drożne pomimo braku oceny lewego jajowodu? Dodam, że prawy, który przepuścił kontrast, jest po ciąży pozamacicznej i jajowód był nacinany. Czy w moim przypadku najlepszym wyjściem będzie podejście do procedury in vitro? Czy udać się na laparoskopię diagnostyczną? No pani przeczytała wszystko i tu jest tak, że badanie kontrastowe za pomocą aparatu ultrasonograficznego jest dobrym badaniem przesiewowym oceny drożności jajowodów, natomiast zgodność ze stanem faktycznym, czyli tak zwana czułość i specyficzność tego badania jest taka, w przybliżeniu mówiąc prostym językiem, że u co piątej pacjentki, u której wykona się takie badanie, mniej więcej u co piątej pacjentki, u której się wykona takie badanie, to badanie wychodzi nieprawidłowo, to znaczy wskazuje ono na niedrożność jajowodów, a w praktyce ten jajowód jest drożny. No i teraz to, czy weryfikować w tym konkretnym przypadku, czy to jest błąd tego badania, czy taka jest rzeczywistość, to rzeczywiście w takim wypadku można to tylko zrobić w oparciu o laparoskopię diagnostyczną. Ale czy to zrobić? To zależy od sytuacji, w jakiej pani jest. I takim najistotniejszym czynnikiem, który tutaj trzeba brać pod uwagę, to jest znowu pani wiek, żeby nie tracić czasu na niepotrzebne zabiegi w sytuacji, w której po prostu czas może być tutaj kluczowy w szansie na uzyskanie dziecka. Więc jeżeli jest pani bardzo młodą dziewczyną, ma pani dosyć krótki okres oczekiwania czy starań o dziecko za sobą, a nie na przykład wieloletni, ma pani dobrą rezerwę jajnikową, to ja bym tą laparoskopię diagnostyczną zrobił. Natomiast jeżeli jest pani w wieku powyżej 35-38 lat i staracie się państwo, lub też staracie się o dziecko długo, powyżej 2 lat, 3 lat, no to tutaj moim zdaniem można skracać drogę do zapłodnienia pozaustrojowego. Dobra, kolejne pytanko, trzecie. Lecimy. Szanowni Państwo, na początku chwileczkę przerobimy te pytanka, które już wcześniej wpadły i zaraz się do Państwa pytań też odniesiemy. Trzecie pytanie, czy endometrium 16 mm w 18 dniu cyklu po owulacji jest już przerośnięte? Nie. Tutaj pamiętajcie, że nie tylko chodzi o grubość tego endometrium, ale jego tak zwaną echostrukturę, czyli jak ono wygląda w ultrasonografii. To też jest ważne, bo mogą być tutaj takie obrazy, które potwierdzają pierwszą fazę cyklu, tak zwane trójlinijne endometrium, albo takie jednolicie szare w obrazie ultrasonograficznym, to już jest takie, które jest charakterystyczne dla fazy lutealnej, drugiej fazy cyklu. Ale 16 mm, ja bym nie uznawał tego za jakieś przerośnięte
endometrium. Gdyby tak było na początku cyklu, zaraz po miesiączce, to znaczy, że coś jest nie tak. Jak to jest w tym dniu cyklu, to nie. No i lecimy kolejne. Ciach, zaraz się tu już sobie patrzę. To było endometrium, przepływany wycinek do histopatologii działa jak scratching. No, scratching to jest kontrolowany uraz endometrium. I tak mówiąc obrazowo, czyli każdy zabieg, który powoduje uszkodzenie endometrium, to jest formą scratchingu. To może być taki, można to tak interpretować. Tu jest jeszcze, jak już jesteśmy przy tym, a chcielibyśmy odskoczyć na te pytania, które padają bezpośrednio teraz, nazwijmy to w czasie rzeczywistym, to tam jest jeszcze jedno pytanie, które mówi, czy scratching w ogóle działa, czy są jakieś dowody naukowe potwierdzające, że scratching działa. I tu jesteśmy teraz w ciekawej sytuacji, dlatego że pojawiło się kilka badań, a je zostały opublikowane pod koniec 2020 roku, które powolutku zaczynają wskazywać na to, że scratching może, co prawda w bardzo niewielkim stopniu, ale nieco zwiększać skuteczność procedury zapłodnienia pozaustrojowego. To jest na tyle, są silne te badania, że nawet najbardziej konserwatywna taka agencja, która bada te badania, zanim wyda rekomendację, zapaliło pomarańczowe światełko, to znaczy, że nie twierdzą, że to nie działa. To już jest bardzo, że tak powiem, dobra wiadomość. Więc może się okazać, że już niedługo będziemy mieć twarde dowody naukowe, że scratching warto robić w cyklach poprzedzających zapłodnienie pozaustrojowe. Dobra, medycyna cały czas idzie do przodu. Ciach, lecimy następne. Czy przy nawracających infekcjach intymnych i dodatnich posiewach z kanału szyjki macicy warto wykonać biopsję endometrium i badanie CD138? Czy można wykonać taką biopsję mimo obecności bakterii w kanale szyjki macicy? To są dwa pytania w jednym i znowu też jest kilka pytań dotyczących stanów zapalnych endometrium, więc też żeby potraktuję to trochę szerzej, tak? Bo ja to sobie przejrzałem te pytania tuż przed naszym spotkaniem. I coraz, to tak jak z tą adenomiozą, pani powiedziała, że kilka lat temu nie mówiono o adenomiozie i w kontekście płodności, to tak długi okres czasu nie mówiono o przewlekłych stanach zapalnych błony śluzowej macicy jako przyczynie na przykład nawracających niepowodzeń transferu, a tym samym, ponieważ to jest okres, który przypada mniej więcej na kilka dni przed terminem spodziewanym miesiączki, czyli klinicznej niepłodności, tak? Bo kobieta nie wie, czy tam zarodek się implantuje, czy nie implantuje w cyklu naturalnym, a po in vitro to może być przyczyna nawracających niepowodzeń transferu zarodka. No w tej chwili mamy coraz więcej danych mówiących o tym, że takie przewlekłe stany zapalne błony śluzowej macicy mogą być przyczyną nawracających niepowodzeń rozrodu. To jest tak, że cechy tych przewlekłych stanów zapalnych są następujące. To znaczy tak, może być nieprawidłowy obraz ultrasonografii, który może to sugerować, błony śluzowej macicy. Mogą być objawy kliniczne takie jak plamienia, brudzenia w cyklu, czy też plamienia przed terminem spodziewanej miesiączki. To jest bardzo niespecyficzne, bo występuje również w innych problemach, w innych sytuacjach, ale to może być też objaw takiego stanu zapalnego. I wcale nie ma takich charakterystycznych objawów, jakby się to chciało łączyć z każdym stanem zapalnym, takie jak na przykład temperatura, czy tam silne bóle brzucha, czy w ogóle coś takiego. To jest po prostu taki delikatny, tlący się tylko w jamie macicy stan zapalny. Innym markerem jest właśnie stwierdzenie obecności tego antygenu CD138, tylko to wtedy by trzeba było robić dosyć w sumie kosztowne badanie w kierunku tego antygenu. I innym objawem może być też występowanie w histeroskopii stwierdzenia takiego charakterystycznego obrazu błony śluzowej macicy. Nie zawsze tak jest, ale tak może być tak zwanej takiego drobnopolipowatego obrazu jamy macicy w badaniu histeroskopowym. No i teraz co z tym robić? No na szczęście jest tak, że dużo można o tym mówić, można diagnozować cykl po cyklu, można robić różne badania i tak dalej, a bardzo proste leczenie polega na krótkotrwałym podaniu antybiotyku i działa również taki antybiotyk jak azytromycyna, czyli sumamet, który się przyjmuje 3 dni na przykład i on ten problem potrafi wyjaśnić.
Więc tu jakby trafiamy do znowu tematu takiego, czy warto prowadzić bardzo ekstensywną i rozbudowaną i kosztowną diagnostykę w sytuacji takiej, w której w przypadku poszlak, że taki stan zapalny istnieje, po prostu można zastosować proste, krótkie, pozbawione, powiedzmy sobie, powikłań leczenie, które ma na celu zniszczenie bakterii odpowiedzialnych za stan zapalny endometrium. Natomiast to pytanie dotyczące Escherichia coli jest takie, że rzeczywiście jak jest dodatni posiew z kanału szyjki macicy, no to teoretycznie istnieje nieco większe prawdopodobieństwo wprowadzenia infekcji piętro wyżej, czyli do jamy macicy, ale to wcale nie jest powiedziane, że ten dodatni posiew z kanału szyjki macicy nie odzwierciedla właśnie sytuacji w jamie macicy, prawda? Więc leczenie może być tutaj wskazane i wcale nie trzeba robić dalszej diagnostyki, że stan zapalny jest w jamie macicy. I jeszcze jedna rzecz, bo też jest takie pytanie. Niestety część pacjentek ma nawracające dodatnie wymazy z kanału szyjki macicy przy braku istnienia jakichkolwiek cech stanu zapalnego. I tu jesteśmy w kropce, bo za bardzo nie wiemy, co powinniśmy robić. Jak się rozmawia ze specjalistami z chorób zakaźnych, to oni mówią, no tak, ale to jest przecież flora fizjologiczna dla tej pacjentki. Fizjologiczna jest po prostu zwykłe nosicielstwo i to nie wymaga żadnego leczenia. No dobra, lecimy. Następne, ciach. Czy po transferze powinno się badać poziom progesteronu? Jeśli tak, to po ilu dniach i jaki poziom powinien zaniepokoić? Przyjmowane Duphaston, Lutinus, Prolutex. No są prace, które mówią o tym, że jeżeli stężenie progesteronu we krwi jest zbyt niskie, to prawdopodobieństwo ciąży jest niższe. Natomiast to jest tak, że te prace one powstały w sytuacji, w której badano stężenia progesteronu przy dość niskich dawkach dopochwowego progesteronu i tylko dopochwowego progesteronu. A w praktyce jest tak, że praktycznie we wszystkich klinikach leczenia niepłodności w Polsce podaje się progesteron i lub progestageny. Zresztą tak jak pani tutaj pisze, Duphaston to nie jest progesteron, tylko progestagen, czyli taki analog progesteronu, które zabezpieczają przed tym niskim stężeniem progesteronu we krwi. Więc jeżeli teraz bylibyśmy na przykład w Hiszpanii, w jakiejś klinice, która jest ortodoksyjna w temacie leczenia progesteronem i oni by podawali tylko na przykład sumarycznie w ciągu doby 600 mg jakiegoś preparatu progesteronu do pochwy, to by się okazało, że u 1/4, 1/5 pacjentek stężenie we krwi progesteronu jest rzeczywiście niskie i równocześnie w tej grupie pacjentek prawdopodobieństwo ciąży byłoby nieznacznie, no byłoby niższe niż u tych, które to stężenie progesteronu jest prawidłowe. Ale ponieważ my w Polsce dajemy doustnie i dopochwowo, albo podskórnie i dopochwowo, no to oznaczenie progesteronu nie ma sensu, no taka jest prawda. Tym bardziej, że Duphaston to jest dydrogesteron i jeżeli przy takiej terapii dydrogesteronem doustnej, a dopochwowej progesteronem byśmy oznaczyli progesteron, to sam progesteron może być niski, ale ten niskie stężenie progesteronu jest kompensowane tym, że pacjentka przyjmuje dydrogesteron, który nie jest oznaczany czy nie da się go oznaczyć tymi klasycznymi metodami. No i taka jest prawda, że my dajemy wyższe nieco dawki progestagenów i progesteronu właśnie po to, żeby nie trzeba było tego progesteronu oznaczać i sobie komplikować tak naprawdę życia. O. Ale wiem, że panie są spanikowane, ja też byłam spanikowana. No, no dobra. Sobie, jak one będą miały niski progesteron, a równocześnie biorą Duphaston, to rzeczywiście mogą to być te pacjentki, których jak powiedziałem jest ich 25%, 20% z niższym progesteronem w surowicy krwi, ale one biorą na przykład dydrogesteron, którego się nie oznacza, bo się go nie da oznaczyć. I on tak naprawdę zabezpiecza przed tym właśnie współistniejącym niskim stężeniem progesteronu, jeżeli to ma miejsce. I jeszcze jest jeden temat. Jest coraz więcej głosów mówiących o tym, że zbyt duże stężenia progesteronu są niekorzystne. O. I to też trzeba o tym wiedzieć, bo to wcale nie jest tak, że co za dużo, to niezdrowo. I tyle. Myśmy w tej chwili mieli dużą dyskusję, to muszę powiedzieć, że się nawet przyczyniłem do tej dyskusji w tej tak naszej grupie TFP, która jest w Anglii, w Danii, w Niemczech, i w Austrii, Holandii.
I właśnie doprowadziliśmy do sformułowania takich standardów, które polegają na tym, że dajemy albo dopochwowo wyższe dawki do 1200 mg progesteronu, albo też dopochwowo i inną drogą podania. No i to było też ważne. Daria, zapisz to, jak to słyszysz, to zapisz, że to u pana profesora w tym odcinku było, bo my sobie spisujemy wszystkie takie ważne, ciekawe rzeczy. No dobra, ciach, lecimy dalej, następne. Czy jeśli po laparotomii usunięcia mięśniaków wykona się histeroskopię w celu usunięcia wzrostów, to na ile prawdopodobne jest, że te wzrosty pojawią się na nowo i za jaki czas? Czy po takiej histeroskopii z usunięciem wzrostów można podchodzić do transferu w następnym cyklu? Czy jeżeli taki zabieg jest zrobiony prawidłowo, a po to się robi, żeby go zrobić prawidłowo, to czy te wzrosty były masywne, czy pojedyncze, to prawdopodobieństwo wystąpienia ponownych wzrostów jest niewielkie. Poza tym po takiej histeroskopii, która ma mieć na celu usunięcie wzrostów, powinno się zastosować terapię przeciwwzrostową, czyli po takiej histeroskopii do jamy macicy można podać preparat, który przeciwdziała powstawaniu wzrostów, więc chciałbym uspokoić, te wzrosty nie powinny nawracać. A jeżeli zabieg jest naprawdę rozległy, no jest takie ryzyko, ale na pewno ten zabieg prowadzi do postępu, to znaczy do zmniejszenia ilości tych wzrostów. Też zależy, jak potem wygląda obraz ultrasonograficzny i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy od rozległości zmian. Dobra. Chciałaś coś od razu, tak? Dobra, kolejne pytanko. Już moment, bo tu koleżanka mi zameldowała, że ona na bieżąco pana pisze, więc, więc fajnie, cieszę się, Daria. Dobra, lecimy z następnym pytaniem. Z wymazu bakteriologicznego z kanałku szyjki macicy pojawiła się bakteria pałeczka ropy błękitnej. Niestety zalecany antybiotyk nie pomógł. Z antybiogramu wynika, iż bardziej skuteczny będzie inny antybiotyk. Jak zwalczyć tą bakterię bez antybiotyku? Pierwszy raz taka bakteria. No i to jest nawiązanie do tego, co mówiłem poprzednio, że mamy wynik i teraz pytanie, co z tym wynikiem zrobić, czy on w ogóle wymaga jakiegoś leczenia, bo tak naprawdę leczenie jest wymagane wtedy, kiedy współistnieją objawy kliniczne, czyli coś dolega, nazwijmy to najogólniej. To jest pierwsza rzecz. Może być nosicielstwo różnego rodzaju, przepraszam za sformułowanie, świństw, które nam na pierwszy rzut oka nam się wydaje, że a wcale nie muszą one powodować problemu. I to jest straszny dylemat, bo każda antybiotykoterapia to jest wybicie w pień wszystkich bakterii, ale również tych dobrych bakterii. Jak nie ma dobrych, a te patologiczne się mają zdolność do szybszego namnażania się i mogą mieć taką możliwość, by zająć niszę tych bakterii, które powinny występować fizjologicznie, no, pałeczek kwasu mlekowego. I nawracające antybiotykoterapie tak naprawdę są głównym problemem nawracających i nieprawidłowych badań bakteriologicznych. Czyli sami sobie gotujemy ten los, mówiąc językiem klasyka. Jak zwalczać te bakterie bez antybiotyku? No spróbować odtworzyć florę bakteryjną, tą fizjologiczną, tak jak metodami babci, tak jak kiedyś to się robiło po antybiotykach doustnych, na przykład w celu odtworzenia flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. I tyle, no, można próbować stosować różnego rodzaju preparaty dopochwowe, które tak naprawdę wspomagają w otworzeniu tej flory również bakteryjnej, fizjologicznej, czy wręcz są źródłem tej flory fizjologicznej. No dobra, lecimy, kolejne pytanko i zaraz przeskakujemy na listę pytań z boku. Ale jeszcze to, przy haplotypie AA, braku kirów implantacyjnych, mąż C1-C2, jaka jest alternatywa do leczenia akofilem? Z tą przypadłością osoby młode czasem zachodzą w ciąży naturalnie bez leczenia, a bliżej 40 pojawia się problem. W moim przypadku nie stwierdza się innych nieprawidłowości. Owulacje są potwierdzone oznaczeniem hormonów i USG, nie stwierdza się endometriozy, stanów zapalnych itd. No to pani zna moje zdanie na temat tego tematu. To jest czerwone światło, tak? Diagnostyka immunologiczna i leczenie problemów immunologicznych w Anglii. W Niemczech się to robi częściowo. Akofil to jest bardzo silny lek, który jest lekiem, który nie wiadomo, jakie może mieć konsekwencje, jak jest podawany.
u pacjentek bez wskazań tak naprawdę, bo przecież jego wskazanie jest zupełnie inne, jest podawane w chorobach hematologicznych. I nie wiemy, jakie są konsekwencje takiego podawania takiego leku, bo to jest off-label zupełnie i to jest, nie ma w ogóle rejestracji do takiego leczenia. To jest ważna rzecz. Natomiast sama pani pisze, że pacjentki młode zachodzą w ciążę, a te bardziej zaawansowane reprodukcyjnie nie. No i właśnie pytanie, czy tu jest problem czynnika immunologicznego, czy też po prostu wieku. Prawdopodobieństwo ciąży u kobiety w wieku 40 lat przy leczeniu na oocyt jest gdzieś na poziomie 3-5%. No i taka jest prawda. Przy braku współistniejących jakichkolwiek innych problemów i również u kobiet, które mają prawidłowe cykle owulacyjne, u kobiet, które współżyją z mężczyznami posiadającymi prawidłowe parametry nasienia i tak dalej, i tak dalej. No, to jest niestety problem wieku, który jest głównym populacyjnym tak naprawdę czynnikiem prowadzącym do niepłodności i nie ma metody, żeby wygrać z wiekiem. No. Taka prawda. Można tylko optymalizować szansę na zajście w ciążę w ten sposób, że no, starać się uzyskać tę ciążę w młodszym wieku. A jak się już ma 40 lat i ciąży nie ma, no to trzeba się pogodzić z tym niższym prawdopodobieństwem zajścia w ciążę, no i dysponując tymi metodami, jakie mamy, po prostu też walczyć z tym problemem. Dobra, panie profesorze, przejdziemy do bocznej, tutaj do bocznego paseczka, bo tu pytania powskakiwały i pierwsza jest pani Lucyna. I oczywiście ja wyświetlę to pytanie, ale bez, czy to było to? Bo muszę sobie zerknąć. Tak, mam niskie AMH. Mam niskie AMH, jestem po drugiej procedurze. Widzi pan, panie profesorze? Ja rozumiem, że idziemy po kolei, tak. Tak, od góry. Tak. Jestem po drugiej procedurze, w której uzyskaliśmy dwa zarodki. Oba miały 20% fragmentacji. Jeden został podany w trzeciej dobie, licząc 10 komórek. Drugi nie dotrwał do piątej doby. No i. Co tak naprawdę oznacza fragmentacja? Jaka jest szansa, że podane... Podobało mi, tak. Panie, z piątej dobie po transferze, no nie przesądzajmy tutaj o znaczeniu fragmentacji. Ona rzeczywiście wiąże się, im większa fragmentacja, tym wiąże się z gorszą jakością zarodka, ale fragmentacja na poziomie 20% to nie jest dramat. Poza tym to jest uchwycone w jakimś jednym statycznym momencie, a zarodki mają zdolność do naprawiania się i bylibyśmy wszyscy zdziwieni. Właściwie panie byłyby zdziwione, jakby zobaczyły zarodki z fragmentacją, a po dobie tej fragmentacji one już nie mają. Naprawdę. Więc no, po prostu trzeba cierpliwie poczekać na wynik tej procedury i zobaczymy, co będzie. No, trzymam kciuki. Dobra, kolejne pytanie. O, ja zaraz to schowam. Będę czytała stąd. Mąż ma 0% prawidłowych plemników, teraz chcemy sprawdzić to raz jeszcze po suplementacji. Jakie badanie nasienia możemy zrobić? Od pani Małgosi takie pytanie. W ogóle jest tak, że każde badanie, które pokazuje jakąś patologię męską, ono powinno być powtórzone, żeby można było stwierdzić, czy ten wynik pierwszy jest prawidłowy. No jeżeli mówimy o badaniu nasienia, które mogłyby być badaniem rozszerzonym, to w ramach tego rozszerzenia można zrobić dodatkowo, badać stres oksydacyjny, zrobić tak zwane badanie integralności chromatyny plemników i test wiązania tych plemników z osłonką przejrzystą. No i to będą takie badania, które nam powiedzą, czy czynnościowo te plemniki są w porządku, czy nie. Natomiast no, prawda też jest taka, że za bardzo nie wiadomo do końca i to może być naprawdę frustrujące, jak siedzi sobie tu taki profesor i opowiada, że nie jest nic udowodnione, że coś działa. No, no ale taka jest prawda, że bardzo wiele interwencji, które lekarze stosują, nie są dobrze zweryfikowane w dobrych badaniach naukowych, takich, które by były badaniami naprawdę na dużej liczbie pacjentów. Więc ja osobiście uważam, że poszerzenie takiej diagnostyki ma sens wtedy i tylko wtedy, jeżeli człowiek się waha, czy chce sobie dać jeszcze szansę na zajście w ciążę w sposób naturalny, czy też nie powinniśmy raczej pójść w kierunku in vitro. I, no i tutaj mają znaczenie te dodatkowe elementy. Znowu czas starania, zajście w ciążę, wiek i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak powiedziałam, no można to rozszerzyć, tak? O badanie integralności, stresu oksydacyjnego w nasieniu i tak zwanego wiązania się z osłonką przejrzystą. Mhm.
Dobra, teraz pytanie od Kasi. Dzień dobry, pytanie. Po 20 latach, kiedy para nie korzysta z komórek jajowych, przechodzą one do adopcji i po kolejnych 20 latach nikt też ich nie wykorzysta. Co się z nimi dokładnie potem dzieje po tych 40 latach od pobrania od dawczyni? Nie ma mnożnika takich interwałów 20 lat. To jest najważniejszy ten interwał, ten pierwszy okres 20 lat, kiedy one mają prawo być bez zgody właścicieli tych zarodków przekazane do adopcji, czyli przekazane innej parze. I wtedy one mogą podlegać programowi donacji zarodków, czyli dawstwa zarodków. I koniec. Natomiast dopóki nie będzie takiej dyspozycji ze strony pary, to przez te pierwsze 20 lat nie wolno klinice z tymi zarodkami nic zrobić. Niezależnie tak swoją drogą, czy się płaci za przechowywanie zarodków, czy nie. Taka jest zupełnie, taka jest prawda. Natomiast co można zrobić? My nic nie możemy zrobić, nie możemy ich zniszczyć, musimy je przechowywać, więc jeżeli one nie trafią do adopcji, to one podróżują w czasie, może podróżują z XXI wieku do XXI wieku, no nie wiem, no zobaczymy. Dobra, kolejne pytanko, bakterie od Iwony. Czy mogą te bakterie być przyczyną niepłodności? Jak się ich pozbyć, jeśli antybiotyk nie pomagają? No ja na to odpowiedziałem. Tak, że w zasadzie tutaj jest duży bałagan w tym temacie. Wszystko powiedziałem, nie będziemy się powtarzać, bo to jest nagrane, no, więc można sięgnąć. Można sobie otworzyć, dokładnie tak. Dobra, chciałam zapytać, skąd biorą się mocne krwawienia we wczesnej ciąży? Na USG wszystko w porządku. Kiedy najwcześniej może ukazać się przyczyna? Od Sandry takie pytanie. To najogólniej rzecz biorąc, krwawienie we wczesnej ciąży to powoduje, że wpada pani do koszyczka z napisem poronienie zagrażające. I przyczyn jest cała masa, bo to może być stres, to mogą być współistniejące mięśniaki macicy, to właśnie mogą być sytuacje pewnej niewydolności, prawdopodobnie tak się mówi też o tym coraz częściej, jednak niewydolności hormonalnej w tym zakresie, słabej jakości zarodka w rozumieniu produkcji progesteronu przez to jajo płodowe, bo to jajo płodowe jest źródłem HCG i progesteronu w pewnym momencie, czyli tworzące się łożysko i tak dalej, i tak dalej. Mogą być przyczyny bardzo różne, naprawdę. To myślę, że nie warto w to wchodzić i dawać wykładu teoretycznego, bo tu nie w tym rzecz. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że krwawienie w ciąży to jest objaw poronienia zagrażającego i trzeba wdrożyć postępowanie, które w takiej sytuacji się zaleca. No i pierwszą linią postępowania to jest po prostu wypoczynek, spokój w łóżku, nie pójście do pracy. I czekanie. Można też podać progestageny. Odjęło się pytanie, czy bakteria ureoplazma może być przyczyną niepłodności? Każdy stan zapalny może być przyczyną niepłodności. To nigdy nie działa zero-jedynkowo. Ureoplazma jest infekcją, która może być przenoszona, właśnie najczęściej jest przenoszona drogą płciową, powoduje pewne dolegliwości ze strony dróg rodnych, układu moczowego, no i może się przyczynać do zmniejszenia prawdopodobieństwa zajścia w ciąży. To trzeba leczyć, bardzo proste jest to leczenie. Ureoplazmy, znowu ta wspaniała azytromycyna, która wielu leczy z COVID-a, ale też leczy z takich infekcji. Magda pyta tak, puste jajo i chyba ICP, czyli nie wiem, czy ciąża pozomaciczna. Jakie badania wykonać, szukając przyczyny? Nie wiem, co to jest CP, jeszcze nie wpadłem. No, ja tak właśnie sobie przeczytałam to jako ciąża pozamaciczna. Ale puste jajo. No teraz pytanie, czy to na pewno jest puste jajo płodowe, czy to nie jest puste jajo płodowe, bo jeżeli jest puste jajo płodowe, na pewno, to jest po prostu forma poronienia, tylko na takim etapie, że widać pęcherzyk ciążowy, a nie widać zarodka. I tyle. Czyli to traktujemy jako poronienie, tak? To jest po prostu poronienie. I teraz skoro to traktujemy jako poronienie, to wszystko zależy od tego, które to jest poronienie. Jeżeli to jest pojedyncza sytuacja, to nie wymaga diagnostyki. Jeżeli to się zdarzyło trzeci raz, poronienie, powtarzam, tak, w takiej formie czy w innej formie, no to już jest wtedy taka sama diagnostyka, jak diagnostyka nawracających strat ciąży. No i jest teraz dyskusja taka, czy jeżeli dwa razy się to zdarzyło, czy tę diagnostykę nawracających strat ciąży
należy wprowadzić po dwóch stratach ciąży. No i znowu, w wielu krajach zalecenia mówią o tym, że diagnozujemy po trzeciej stracie, a ja szczerze powiem to, ja bym raczej zaczynał tę diagnostykę po stratach dwóch ciąż z tym samym partnerem. Tak? No to tam wtedy diagnostyka obejmuje badania w kierunku ocena, taka pewna ocena prawidłowości anatomicznej i badanie w kierunku trombofilii wrodzonej i trombofilii nabytej, czyli zaburzeń układu krzepnięcia, takich, których możemy być cielami, które się pojawiły w ciągu naszego życia albo których jesteśmy po prostu nosicielami od urodzenia. Tak? I to są takie specjalne panele diagnostyczne, które w danej sytuacji się zleca, oraz screening genetyczny, czyli najprostsze badanie genetyczne, jakie jest, i kariotyp. Konstancja, jak można wspomóc wzrost endometrium przy transferze na sztucznym cyklu? No, na sztucznym cyklu to już się samo podawanie tych leków na sztucznym cyklu wspomaga endometrium, bo to, że my dajemy estrogeny w wysokich dawkach, i teraz uwaga, znowu coraz więcej danych, że estrogenów można podawać od 6 mg wzwyż, na przykład walerianianu estradiolu, to są, używając nazwy preparatu, to progynowy albo estrofemu w Polsce, to takie podawanie tabletek, bo to są tabletki, to jest właściwe przygotowanie, próba właściwego przygotowania odtworzenia endometrium od właśnie takiego sztucznego cyklu, przy czym 6 mg to może być w sumie najniższa dawka, jaką się podaje, bo można nawet dojechać do 12 mg. Czyli pierwsza metoda to jest zwiększenie dawki estrogenów, żeby poprawić endometrium, jeżeli rzeczywiście to endometrium wymaga poprawy, lub też dodanie preparatu inną drogą podania, na przykład przez skórnie. I są takie preparaty, które można podawać również przez skórnie. Renata, czy po nieudanym transferze następny może być w najbliższym cyklu i tak miesiąc po miesiącu w przypadku kolejnych niepowodzeń, czy musi być jakaś przerwa, oczywiście przy braku powikłań? Oczywiście przy braku powikłań można działać miesiąc po miesiącu. No to lecimy teraz, takie dłuższe, panie profesorze. O Jezus, przeskoczyło mi. Od Virginii tutaj, mam 24 lata, urodziłam 19 lipca 2018 roku syna, CC, dobra, pan profesor może przeczyta, już nie będę tu się... Pani poszła też w szczegóły, pani Virginia, tak, to mówimy o tym. Tak. I tutaj mamy coś takiego, że pani urodziła dziecko, w ciąży był stan przedrzucawkowy, dziecko miało niską masę urodzeniową, ale dlatego, że to był poród przedwczesny, ale nie istotnie przedwczesny, bo to 35-35 tydzień ciąży. Potem miała wyłyżeczkowanie jamy macicy z powodu poronienia. Znowu potem miała ciążę biochemiczną, to znaczy tak naprawdę no też poronienie na bardzo wczesnym etapie. No właśnie to jest ta sytuacja, jeżeli tam był jeszcze stan przedrzucawkowy, że ja bym się zastanowił poważnie nad diagnostyką w kierunku trombofilii wrodzonej, nabytej i tej predyspozycji do nawracających strat ciąży. A to, że w danym cyklu coś jednym nie zadziałało z punktu widzenia ciąży, to bym się specjalnie nie przejmował tym faktem, bo tak może być. Więc najpierw kompletna diagnostyka trombofilii, a dopiero potem decyzja, czy akard, czy heparyna, i czy foliany w wyższych dawkach i witamina B12, bo muszą być do tego jakieś wskazania po diagnostyce. Dobra, Alicja, czy jak przy jednej stymulacji jeden z jajników nie wytworzył żadnego pęcherzyka, to znaczy, że już nigdy nie uda się go pobudzić? AMH 1,59, z drugiego jajnika było 5 komórek. Nie. Znaczy może rzeczywiście tak być, że jakaś jest przyczyna, dla której jest niższa rezerwa jajnikowa i może być tak dlatego, że jeden z jajników jest na przykład uszkodzony, bo coś, nie wiem, zabieg operacyjny był czy coś, ale zasadniczo, jeżeli nie ma jakiejś historii takiej świadczącej o tym, że ten jeden jajnik może być, powtarzam, może być niewydolny z powodu jakiegoś, tak, to może być zbieg okoliczności. Dobra, następne od Edyty. Czy beta
Oś 8 dnia po transferze, wynosząca 18, a 10, mająca 5, oznacza, że zarodek się zagnieździł. Jeżeli w 8 dobie po transferze jest wyższa niż w 10 dobie po transferze, to znaczy, że zarodek się nie zagnieździł. Natomiast w 8 dobie po transferze też może być tak, że pani sobie jeszcze oznaczyła, jeżeli pani miała podane w zależności od dawki HCG w celu indukcji dojrzewania komórek jajowych. Nie możecie panie za szybko oznaczać bety, dlatego że niekiedy jest tak, że oznaczacie jeszcze resztkowe stężenia HCG, które jest podane w ramach stymulacji jajeczkowania. Za szybko to ile, panie profesorze? Nie, już na ta 8 doba, już mamy, no 7 doba to jest na pewno szybko, no ale ta 8 też mi nie pasuje, tak, bo my najwcześniej zalecamy w 10 dobie, tak? No dobra. Ja rozumiem też znowu tą ciekawość, taką tą chęć tego, tak. Że no to jest tylko, że to niczego nie zmienia niestety, no. Wiem. No dobra, panie profesorze, musimy wrócić do naszej kartki, bo dziewczyny mnie na taczce z własnej grupy wywiozą. Więc przeskoczymy teraz na kartkę i potem znowu zwrócimy tam na boczny pasek i lecimy z pytaniem 11. Ciach, włączam, panie doktorze, nie reaguję na stymulację owulacji i tu są wypisane wszystkie ciach. Leki, jestem też po elektrokautoryzacji i w dalszym ciągu brak owulacji, samoistnych miesiączek też nie mam. Co jeszcze możemy zrobić? Nie mam PCOS, nie mam nadwagi, lekko podwyższoną insulinę po obciążeniu. To jest, bo tu pani pisze, nie mam PCOS, nie mam nadwagi, lekko podwyższona insulina po obciążeniu, delikatnie ponad normę testosteron. Czy jest jeszcze jakaś opcja, żeby prowadzić owulację? No to jest ciekawe, dlatego że jeżeli nie ma PCOS, no to podstawowe pytanie, jaka jest rezerwa jajnikowa? To trzeba po prostu zdiagnozować, jaki jest problem, znaczy co jest przyczyną zaburzenia jajeczkowania, które pani ma, tak? I tu proszę pamiętać, że te zaburzenia jajeczkowania to może być również problem niewydolności jajnika, tak? Mogą być zaburzenia androgenizacji, ale to jest PCOS jest wykluczone. No to inne zaburzenia androgenizacji to jest nieklasyczny przerost kory nadnerczy. Znaczy generalnie jest tak, jak jest sytuacja, w której pani nie ma PCOS, no to się nie robi też elektrokauteryzacji. Ja mam za mało informacji, żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie. Bardzo ważna cecha, znaczy to są wyniki badań dodatkowych. Jakie są wartości AMH, jak jest stężenie FSH, LH, estradiolów na początku cyklu, jak wygląda TSH i prolaktyna, tak, żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie. Ale zasadniczo w zespole policystycznych jajników droga jest taka, stymulacja klomifenem, letrozolem, gonadotropinami, to co pani miała. Jeżeli to się nie sprawdziło, to albo elektrokauteryzacja, albo zapłodnienie pozaustrojowe. Jestem wrogiem elektrokauteryzacji, ponieważ elektrokauteryzacja niszczy jajniki. No dobra, ciach. Kolejne pytanko. Ciach. Badanie wykonane w drugim dniu cyklu, FSH, LH, estradiol, MH. Co może być przyczyną tak wysokiego estradiolu na początku cyklu? Czy to prawda, że wysoki estradiol na początku cyklu fałszywie zaniża wynik FSH? I w tej sytuacji może okazać się, że FSH jest dużo wyższe. Które badanie jest ważniejsze, AMH czy FSH? Jak w takiej sytuacji kształtuje się rezerwa jajnikowa, bo mamy AMH na poziomie 2, natomiast wysokie FSH? Świetne pytanie na egzamin specjalizacyjny ze specjalizacji. Technologii i medycyny zrodu. Nie, naprawdę, genialne. Ja to sobie wytnę i. Tylko, na ile ono jest praktyczne dla pani, to jest ten. Po pierwsze, no może być sporadycznie taka sytuacja, że na początku cyklu estradiol jest wyższy, bo na przykład może być z poprzedniego cyklu przetrwały pęcherzyk jajnikowy, więc to zupełnie może nic nie oznacza. Ja bym powiedział inaczej. Ta konstelacja przy akceptowalnym, w zasadzie dobrym stężeniu AMH no jest takim wynikiem, który pokazuje, że ma pani jednak prawidłową rezerwę jajnikową, ale może być pani w trakcie stymulacji jajeczkowania osobą potrzebującą wyższych dawek gonadotropin. Tak, bo może to świadczyć o jakiejś oporności na FSH. Przecież gonadotropiny, które my podajemy egzogenie w postaci zastrzyków, to jest nic innego jak FSH. Bez aktywności LH. To jest jedyny praktyczny wniosek z tego, czyli jeżeli pani ma prawidłową rezerwę jajnikową tutaj,
to pani do stymulacji jajeczkowania może wymagać wyższych dawek gonadotropin. Albo jest to po prostu sytuacja przypadkowa, powtarzam jeszcze raz, wynikająca z faktu, że przetrwał jakiś pęcherzyk jajnikowy i przy kolejnym cyklu, jakby pani sobie oznaczyła FSH, LH i estradiol, mogłoby się okazać, że jest wszystko w porządku. Ale faktem jest, że optimum to jest FSH w granicach normy, estradiol na początku cyklu niski, no i oczywiście AMH też w granicach normy. Dobra, no to następne. Ciach, to chyba to, co można powiedzieć o efekcie procedury jakości komórek nasienia przy AMH 2,74, wiek 37, pobrano 9 komórek, z czego dojrzały były 8. Finalnie uzyskano dwie blastocysty, 2AB i 2BB. Przebieg hodowli. Ciach, tu jest cały przebieg hodowli. Co można powiedzieć o efekcie procedury, to nie wiem, bo nie wiem, czy pani zaszła w ciążę, bo to jest efekt procedury, a nie to, ile było tak naprawdę blastocyst, bo to nie chodzi o to, żeby w wyniku in vitro mieć blastocysty, tylko chodzi o to, że w wyniku procedury in vitro pani była w ciąży. Ale jeżeli mielibyśmy oceniać tylko to pod kątem jakby laboratoryjnym, to jest absolutnie akceptowalna sytuacja. Pobranie 9 komórek, 8 dojrzałych i z 8 dojrzałych komórek uzyskanie 2 blastocyst do transferu, to jest absolutnie, to się mieści w granicach norm. No to lecimy z następnym. Pach. Jeden jedyny zarodek klasy 4.1.1 najprędzej w poniedziałek będzie transferowany. Jeżeli ma pan jakąkolwiek moc albo nie wiem co może, aby beta w końcu ruszyła, to ozłocę pana. Normalnie, kocham. No ja mam dodatkową motywację, jeszcze gdybym wiedział kto, to już w ogóle. Ale no co mam zrobić? 4.1.1 to jest dobry zarodek. Bo właśnie, może to na kanwie tego ozłacania, może warto powiedzieć o tym, co to znaczy. Jeżeli panie macie zarodki, które mają tutaj 1.1, to są niezależnie od tego, co tu, to są bardzo dobrej jakości zarodki. Nie bać się tutaj niższej liczby niż 5. 5.1.1 to taka klasyka taka. 4 jest absolutnie bardzo dobrym zarodkiem. Nawet 3.1.1 to jest bardzo dobry zarodek. Tak? To najważniejsze, żeby tu były jedynki. No dwójki też są akceptowalne, trójki nie. Tak? Już to są złe zarodki. Więc krótko mówiąc, to też nie jest jedyny zarodek, przepraszam bardzo, bo nawet jeżeli to się nie uda, to można jeszcze dojść do sytuacji, że będzie znowu jedyny zarodek, tak? Do przeniesienia. Więc tu głowa do góry, trzymam kciuki i życzę powodzenia, naprawdę. Wszyscy trzymamy kciuki w takim razie. No dobra, ciach, następne. Czym się różni zapalenie endometrium od przewlekłego zapalenia endometrium? No to poszerzając te moje dywagacje na temat stanów zapalnych endometrium, to jest tak, ostry stan zapalny zawsze niesie z sobą bardzo intensywnie współistniejące objawy. I tyle. Czyli ostrym stanem zapalnym to może być, nie wiem, przykład jakiś, nie wiem, przewlekłe stany zapalne są skąpoobjawowe, tak? One praktycznie albo bardzo rzadko dają takie ewidentnie klinicznie uchwytne objawy. A ostre zapalenie to jest temperatura, to jest bolesność, to jest zaczerwienienie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przewlekłe stany zapalne rzadko dają objawy, a są obecne następstwa stanu zapalnego. No dobra, jeszcze od razu za jednym zamachem. 16 pytanie, jak często właśnie u pań niepłodnych stwierdza się właśnie zapalenie? To jest tak, teraz to stan, ten problem przewlekłych stanów zapalnych endometrium jakby wrócił na tapetę z uwagi na to, że wszyscy się zaczęli biotomem interesować, czyli krótko mówiąc naszymi bakteriami, które występują fizjologicznie. Wszystkie narządy są badane. Był taki dogmat, który funkcjonował, że bakterii nie powinno być nigdzie u człowieka poza przewodem pokarmowym i u kobiet w drogach rodnych, w drogach moczowych do pewnego momentu, tak, pewnej ilości, a teraz się okazuje, że one są wszędzie, uwaga, wszędzie, w płynie mózgowo-rdzeniowym i tak dalej, i tak dalej. I nasz organizm składa się z kilku kilogramów bakterii, tak?
które są dobrymi bakteriami, które tam siedzą i ciężko pracują, jak te świstaki w Szwajcarii, tak robiąc milkę, to one siedzą i pracują nad tym, żeby u nas wszystko dobrze się działo. I problem polega na tym, że jeżeli te bakterie niestety zostaną zastąpione innymi bakteriami, to wtedy robi się stan zapalny. I te badania dotyczące przewlekłych stanów zapalnych endometrium to są bardzo młode badania. My w tej chwili jesteśmy tak naprawdę na etapie szacowania tego, co jest normą, jeśli chodzi o florę bakteryjną jamy macicy. I nie wiemy, jak często te stany zapalne występują. Ja coraz jestem bardziej przekonany, że tych stanów, przewlekłych stanów zapalnych endometrium jest więcej niż myślimy. I tak jak mówiłem wcześniej, to może być przyczyna nawracających niepowodzeń, na przykład zapłodnienia pozaostrzeniowego. No dobra, bach, biorę tutaj jeszcze ze swojej grupy, panie profesorze, bo tego pan nie widział. Brązowe plamienia, tydzień przed okresem, progesteron w 20 dniu cyklu, 9,81. Czy to możliwe, żeby było to niedomogą lutealną? Cykle około 29-dniowe. Objaw przewlekłego stanu zapalnego endometrium, to może być objaw mięśniaków macicy, to może być objaw adenomiozy. To może być objaw współistniejących wzrostów jamy macicy. To są tego typu, to jest taka sytuacja, tak? Ale przy stężeniu progesteronu w 22 dniu cyklu na poziomie 9,81, to stężenie progesteronu jest w normie, tak? Bo w zakresie wartości referencyjnych prawidłowych to jest tak, że jeżeli w trzech pomiarach stężenie progesteronu wynosi więcej niż 15, to jest to absolutnie prawidłowa faza lutealna. Więc w tym przypadku, przy pojedynczym pomiarze na poziomie blisko 10, wydaje mi się, że jest mało prawdopodobne, żeby to była niedomoga lutealna. Czy wysoka fragmentacja DNA plemników, około 50%, może być przyczyną poronień na wczesnym etapie do 12 tygodnia ciąży? To jeszcze z mojej grupy. No, coraz więcej głosów jest za tym, że tak, bo to świadczy o nieprawidłowości genetycznej plemnika. I według wielu jest takim przyczynkiem do tego, że zwiększa się prawdopodobieństwo, że zarodek jest nieprawidłowy i ten nieprawidłowy zarodek się roni. I no tak coraz więcej się na ten temat mówi, ale to też trzeba pamiętać, że ta nieprawidłowa fragmentacja DNA, wysoka fragmentacja DNA, również może właśnie być przyczyną niepłodności idiopatycznej, czyli że kobieta współżyje z mężczyzną, który ma tą wysoką fragmentację DNA i nie zachodzi w ciążę. Tak, to też trzeba na to spojrzeć. Czyli też może być przyczyną niepłodności, czyli braku zapłodnień też. Tam prywatnie jeszcze panu wysłałam takie pytanko, ono jest długie, więc wysłałam też na bocznym, naszym prywatnym tutaj kanale. Odnośnie niskich BETW w ósmym dniu po transferze, czyli około 10. Odnośnie niskich BETW w ósmym dniu po transferze, czyli około 10, nie było Orbitral. Trochę nie rozumiem tego. W kolejnej weryfikacji spada. Że pani nie dostawała Orbitralu. No. Czyli jeżeli było oznaczane HCG, to musi być pochodzenia takiego, które wskazywałoby na wczesną ciążę. To się zgadzam, tak? To nie chodzi o to, czy była implantacja, czy nie. To chodzi o to, że zarodek rósł, ponieważ zarodek, źródłem wytwarzania HCG w zarodku jest trofoektoderma, czyli to takie opakowanie, w którym jest zarodek. Jak patrzymy na blastocystę, to trofoektoderma to jest to kółko naokoło złożone z komórek, a sam węzeł zarodkowy jest mało widoczny, jest malutki. No więc ten zarodek po prostu dalej się rozwijał, on się mógł implantować. Natomiast czy doszło do implantacji takiej kompletnej, całkowitej? No nie, dlatego że implantacja to jest proces zagnieżdżania się zarodka, którego końcowym efektem jest utworzenie ciąży i wytworzenie połączenia między płodem a matką, czyli tego połączenia płodowo-matczynnego za pomocą doczesnej łożyska, tak? To już tam jest w późnym etapie ciąży. Po prostu coś się zaczęło dziać, a ta ciąża dalej się przestała rozwijać. No dobra, to już lecimy do naszych komentarzy, do bocznego paska, już publicznego. Adriana, pani Adriana, jest tak się zaczyna, panie profesorze, po jakim czasie od udanego transferu, potwierdzone za pomocą BTHCG, można współżyć? Pojawia się wiele sprzecznych informacji, na przykład od razu, po pierwszym USG, po pierwszym trymestrze, wcale.
No, nikt takich badań nie robił. To po pierwsze. Amerykanie mówią, że w ogóle można współżyć, łącznie z tym, że już po transferze można współżyć. Anglicy mówią dokładnie to samo. Nie ma takich zaleceń, które mówiły, że chyba, że są jakieś objawy, które świadczą o zagrożeniu ciąży. I wręcz inaczej, wiele zaleceń, które się odnoszą do tego, mówi o tym, że nawet współżycie po transferze jest takim zachowaniem, które wręcz zwiększa szansę zajścia w ciąży. To daje przykład tego, że my tak naprawdę nie wiemy, co w tym zakresie dobrze rekomendować, tak? Dobra. Pytanie od Edycy. Dwa transfery bez bety, jeden ciąża biochemiczna. Jest szansa robić badanie ERA? Jest sens robić badanie ERA? Dwa transfery, które się nie udały. Jeden transfer, którym była oznaczalna beta HCG. No ERA, no to jest badanie receptywności endometrium, które znowu... No to są prace, które potwierdzają, że to rzeczywiście jest coś, co pokazuje, że pozwala na stwierdzenie, czy endometrium jest bardziej receptywne, czy mniej receptywne. A drugie inni mówią, że to są badania, które są badaniami drogimi, nic nie wnoszącymi, a jeszcze największy problem polega na tym, że one pochodzą z jednego ośrodka, co jakby trochę próbuje postawić taki znak zapytania, jaka jest realna, że tak powiem, wartość ery. No ja powiem inaczej, ja te wszystkie badania lubię, zawsze lubię, bo jestem fanem różnej nowej technologii, która się pojawia za tym, ale też lubię mieć do czynienia z badaniami, które są dobrze zwalidowane. I to jest badanie, które kosztuje, tak? Ono nie są tanie, jak to w Krakowie mówią, to nie są tanie rzeczy, tak? I w związku z tym to wszystko zależy od tego, też jakimi środkami finansowymi państwo dysponujecie, taka jest prawda. Moim zdaniem, jeżeli nie ma istniejącego, znaczy istotnego problemu finansowego, to takie badanie można zrobić. Dobra, kolejne pytanko jest takie dłuższe, panie profesorze, może nie będę sobie łamać języka i czytać z całego, jakby pan się zapoznał z tym pytaniem, od Młoda Projekt. Jest pytanie o odnośnie problemu strat na etapie 9, 17 tygodniu ciąży. No pani ma, z tego co wynidziałem tutaj, zespół antyfosfolipidowy, to jest właśnie przykład trombofilii wrodzonej, przepraszam, nabytej. No i jest pani leczona niskocząsteczkową heparyną oraz aspiryną, co jak widać nie pomaga, no bo pani straciła ciążę. No i prawda jest taka, że to jest w zasadzie jedyne leczenie, o którym wiemy w przypadku trombofilii, które jest leczeniem skutecznym. I tu nic więcej nie powiem. Moim odczuciu próbować, można jeszcze zwiększyć dawki progestagenów w ciąży kolejnej i nie odstawiać ich. Jechać z tymi progestagenami wręcz przez całą ciążę. Nie wiem, czy tak było, czy nie. Ja tutaj mówię o progesteronie, czy tam dydrogesteronie. Ale to postępowanie u pani jest standardem w takiej sytuacji. Dobra, kolejne pytanie ominiemy, bo tutaj nie ma pytania, jest napisane wszystko, ale oprócz pytania, więc następny jest od pani Agnieszki. W bieżącym cyklu stymulacja retrozole w wyniku dwóch pęcherzyki, które nie pękły. A, dobra. Czy według pana w najbliższym cyklu mogę się poddać kolejnej stymulacji? Zalecałby pan podanie zastrzyku na pęknięcie pęcherzyka? No przede wszystkim pani ma tutaj takie, pokazuje nam takie papiery, które wskazują na stosunkowo niską rezerwę jajnikową w stosunku do pani wieku, bo jest FSH 12, AMH 1,6, a pani ma 30 lat i miała pani dwie laparoskopie i dwukrotnie usunięte były potworniaki. Ja wiem, że jajowody są drożne, tak jak pani pisze, tylko że te jajowody mogą być drożne, ale w brzuchu mogą być wzrosty po takich osunięciach potworniaków. Szczególnie potworniaki są takimi zmianami w jajnikach, które szczególnie predysponują do powstawania wzrostów. Ja nie wiem, czy tutaj warto marnować czas na jakieś stymulacje. To po pierwsze.
To taka uwaga, czy tutaj po prostu nie przejść do bardziej agresywnego leczenia. Natomiast jeżeli, dlaczego pani ma cykle bezowulacyjne, jeżeli pani ma takie wartości badań, takie badania hormonalne? Może dlatego, że jest podwyższona troszeczkę prolaktyna, już jest na granicy, powiedziałbym, diagnozowania hiperprolaktynemii. Proszę o tym pamiętać, bo prolaktyna 48 może być właśnie przyczyną występowania cykli bezowulacyjnych. To tutaj by było na miejscu poszerzenie diagnostyki hiperprolaktynemii, czy to nie jest problem. To jest taka graniczna wartość. Ja wiem, że panie wiedzą o tym, że ta wartość graniczna prolaktyny to jest 27, ale dla nas w praktyce tak naprawdę zaczynają nas niepokoić, jeżeli kobiety mają cykle bezowulacyjne, to wartości tak naprawdę właśnie w granicach 50. I tu by trzeba byłoby tu zdiagnozować, czy nie ma tak zwanej makroprolaktynemii, bo jeżeli jest, no to ta prolaktyna jest fałszywie zawyżona. To raz, jako przyczyna zaburzenia jajeczkowania, bo jeżeli pani nie ma zaburzenia jajeczkowania, to nie rozumiem sensu podawania letrozolu. I teraz, uwaga, ostatnia rzecz. Jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że pęcherzyki nie pękają, czyli powstaje tak zwane przetrwałe, to jest tak zwany przetrwały pęcherzyk jajnikowy albo luteinizacja niepękniętego pęcherzyka jajnikowego, no to to jest klasyka dla sytuacji, w której w brzuchu mogą być też wzrosty. Tak? Jedna z przyczyn. Tu trzeba usiąść i przemyśleć strategię postępowania długofalowo w ogóle. Od Martyny pytanie, nie, od Judyty. Czy papewarynę na silne skurcze po transferach można podawać podskórnie w brzuch? Ojej, papaweryna. Ja teraz nie pamiętam, czy papaweryna może być podawana podskórnie. Ja wiem, że papawerynę na pewno się podaje w postaci iniekcji, ale muszę też powiedzieć, że to też nie jest jakby klasyczne postępowanie przeciwskurczowe przy transferach, tak? To też o tym, można, są różne leki w tym zakresie, które można podawać, które mogłyby działać, które by mogły działać przeciwskurczowo. Nawet zwykła NOSPA, tak? Bo to jest plus minus szeroki tego pojęcia w podobnej grupie znajdujący się lek. I z tego co pamiętam, to bardzo prosto sprawdzić w internecie, tak, czy papaweryna ma, czy może być podawana podskórnie. W tej chwili nie chcę tego szukać, bo się rozproszę za bardzo, a warto odpowiedzieć na następne. To tak, za długo szukanie, a za dużo jeszcze mamy tutaj do odpowiedzi. Następne wezmę od Lucyny. Bardzo proszę o odpowiedź, jeśli biorę lutinus dopochwowo oraz luteinę pod język. Czy w dniu transferu brać lutinus przed samym podaniem zarodków, czy lepiej zaraz po transferze? Nie, no można normalnie brać, nie przejmować się. Naprawdę, to nie jest tak, że przyjęcie dopochwowe preparatu progesteronu coś i potem transfer to jest jakiś problem, bo jest oczywiście ryzyko, że pewnego wypłukania czy usunięcia jakiejś tam części tego leku, który był podany dopochwowo, ale to nie na tyle, żeby to stanowiło istotny problem, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo ciąży. Od Sandry pytanie, czy mutacja genów MTHFR, ciach, tam pisze jakie, mogą być przyczyną poronień? Zaraz pod pytaniem od pani Lucyny jest Sandra. A to wielokrotnie żeśmy w naszej poprzedniej sesji uwałkowali. To jest taka sytuacja, że jeśli chodzi o te mutacje, no to są zdania podzielone. Ja jestem zwolennikiem tej teorii, że MTHFR, właśnie ta mutacja C667T na T, ona predysponuje do niepowodzeń implantacji. Ale tu uwaga, paradoksalnie ta druga heterozygotyczność, ona może w pewnym sensie działać kompensująco w stosunku do tej pierwszej nieprawidłowości. Ale to tak, no trzeba uznaczyć homocysteinę, można zacząć przyjmować folian, witaminę B12. I ja uważam, że tak, że w tej grupie pacjentek, które mają tego typu heterozygotyczność, to może być problem z implantacyjnością. Czyli też tak naprawdę z poronieniem. Martyna pyta, czy w PCOS jest problem z przyswajaniem syntetycznym? No, można podawać podskórnie. Kurczę, pan to jest normalnie jak błyskawica.
Czy PCOS jest problem z przyswajaniem syntetycznego progesteronu? Jeszcze raz, gdzie to było? Martyny, pytanko. Dzień dobry, czy w PCOS jest problem z przyswajaniem syntetycznego progesteronu? O rany. Nie przypuszczam, ale dlaczego i w jakim kontekście? Znaczy, u pacjentek z zespołem policystycznych jajników mamy występujące, współistniejące bardzo często zaburzenia jajeczkowania. Są cykle bezowulacyjne. Jak te pacjentki nie mają cykli owulacyjnych, to przez to, że nie mają cykli owulacyjnych, mają nieregularne miesiączki. I teraz, jeżeli chcą zajść w ciążę, to należy stymulować, indukować jajeczkowanie właśnie takimi lekami jak klomifen, fenletrozol, gonadotropiny, w takiej kolejności, jak wymieniłem. A jeżeli chcą mieć tylko i wyłącznie regularne cykle miesiączkowe, aha, jeżeli my wywołamy cykle owulacyjne, to gdyby, jeżeli pacjentka nie zajdzie w ciążę, to będzie miała normalnie występującą w terminie miesiączkę. Natomiast jeżeli pacjentka ma na celu, mająca zespół policystycznych jajników, ma na celu tylko i wyłącznie to, by cykle były regularne, to może to osiągnąć właśnie poprzez podawanie progesteronów różnych, tu jest cała masa, po to, żeby powodować występowanie regularnych cykli miesiączkowych lub stosować antykoncepcję hormonalną. Czy po zabiegu elektrokauteryzacji jajników jest możliwy dwukrotny wzrost AMH przy PCOS? No jest to dla mnie wysoce mało prawdopodobne, bo elektrokauteryzacja właśnie ma na celu spowodowanie tego, żeby to AMH spadło. Czyli innymi słowy, u pacjentek z PCOS, u których dość często stwierdza się wyższe od przeciętnych stężeń AMH, standardowe postępowanie to jest indukcja jajeczkowania, powtarzam jeszcze raz, farmakologiczna. Elektrokauteryzacja to jest ostatni środek, po który się powinno sięgać, ponieważ ona niszczy jajniki. I można tak zniszczyć jajniki, że z tej nadmiernej rezerwy jajnikowej, która jest cechą charakterystyczną PCOS, można doprowadzić do tego, że ta rezerwa jajnikowa będzie po prostu ekstremalnie niska. Ale celem w ogóle elektrokauteryzacji jest taki zabieg, który ma na cel, znaczy jest spowodowanie zmniejszenia rezerwy jajnikowej. Bernadetta, czy dufaston zatrzymuje owulację? Czy po dufastonie może powstać torbiel na jajnikach? Takie standardowe dawanie dufastonu w postaci dwóch czarnych tabletek nie powinno hamować jajeczkowania. Jest potem od pani Anny. AMH niskie 0,55. Warto podejść do in vitro lat 33. Czy jest szansa, że pęcherzyki będą dobre i czy ciąża będzie zdrowa? AMH nie mówi nic o jakości komórek jajowych. Jakość komórek jajowych to jest wiek kobiety. I ewentualna przyczyna, która powoduje to, że jest tak niska rezerwa jajnikowa u kobiety 30-letniej. No bo coś musiało się wydarzyć, że u młodej kobiety jest tak niska rezerwa jajnikowa. Ale na ogół ta zgodność AMH z jakością komórek jajowych nie jest taka wprost. Tak? Wiek jest czynnikiem, który definiuje jakość komórki jajowej. No a jaką pani ma szansę inną? No, mi się wydaje, że jeszcze przy wartościach 0,55 można uzyskać komórki jajowe, na pewno niedużo, ale które mogą być na tyle dobrej jakości, że dadzą początek pięknym zarodkom i będzie możliwość zajścia w ciążę. Wyświetlę tu pytanko, bo ja z każdej strony dostaję jakieś pytania, strasznie tego dużo i raczej nie zdążymy wszystkiego przejść, ciach wyświetlę. Przeszliśmy całą procedurę AMH 10 PCOS, mąż na 1%, zapłodniono 7 komórek, powstał 1 zarodek, 3,23. Beta nie drgnęła, co może być przyczyną słabych zarodków i tego, że jest ich tak mało. Znaczy przy AMH rozumiem 10 nanogramów, w zespole policystycznych jajników. Też zależy, ile pani ma lat, bo jeżeli pani jest dziewczyną poniżej 35 roku życia, to no właśnie, to można zapłodnić nie więcej niż 6 oocytów. Tak?
jeżeli to jest pierwsza procedura, no to naprawdę może się tak zdarzyć, że nie ma szans. Znaczy inaczej, po tej pierwszej procedurze należy wyciągnąć wnioski pod kątem ewentualnej modyfikacji, stymulacji jajeczkowania, ewentualnej modyfikacji postępowania laboratoryjnego, ale naprawdę jeszcze nie wpadać w popłoch, że nic z tego nie będzie. Przeczytam jeszcze takie pytanie. Pan profesor powiedział, że o jakości komórek świadczy wiek kobiety. Jak to można rozumieć w przypadku... Ostatnie wpadło w komentarzach. Od Daga. Jak to można rozumieć w przypadku wieku 36 lat, AMH 0,78 i FSH 10,8? Jakby pan profesor ocenił taki stan? To jest tak, że to są dwa różne parametry. Wiek kobiety to jest wiek biologiczny i czas funkcjonowania i pokazuje stopień zużycia organizmu tak naprawdę. Im jesteśmy starsi, tym jesteśmy mniej sprawni. Jak jesteśmy mniej sprawni, to jest większe ryzyko awarii. No, wszyscy o tym wiemy. No, ja używam takiego porównania w rozmowie z pacjentkami, takiego może nie za bardzo eleganckiego, ale ono już zostało i jest często używane, do porównania do samochodu, tak? Czyli wiek to jest przebieg tego samochodu, jego stan techniczny, a AMH to jest to, ile jest paliwa w baku, tak? Czyli jeżeli kobieta ma wysokie wartości AMH, a ma lat 40, to znaczy, że jeszcze tym samochodem, o ile jest w stanie technicznym dobrym, może pojechać, ale on ma większe ryzyko zepsucia się, tak? Bo to jest znowu stan techniczny tego samochodu. Natomiast proszę zwrócić uwagę, to może być nówka, nie rdzewka, zupełnie nowy samochodzik, który ma rok, ale jeżeli nie będzie miał paliwa w baku, to nigdzie nie pojedzie. I to jest właśnie AMH. Czyli rezerwa jajnikowa to jest paliwo w baku, a wiek to jest stan techniczny. I w związku z tym wiek decyduje o wartości biologicznej komórek jajowych. No i oczywiście my się różnimy, bo każdy z nas jest inną marką tego samochodu. I tego niestety nie wiemy, co my mamy w genach zapisane, bo są ludzie, którzy mają lat 30, 40 i są w bardzo dobrej kondycji, jeśli chodzi o zdrowie i nazwijmy to właściwości biologiczne, jakie mają. Są ludzie, którzy mają lat 40, starzeją się szybciej, tak? To znowu mógłbym bezczelnie porównać, nie wiem, Jaguara do Trabanta, tak? No ale to tak jest, no, że to się sprowadza do tego właśnie. No. Do samochodu i przebiegu i benzyny. Dobra, pięterko wyżej, jakbyśmy, panie profesorze, od Joasi jest pytanie, mam dwójkę dzieci, jestem po dwóch poronieniach, czy powinnam badać genetykę i immunologię? I pani Joasia ma 38 lat. Jeżeli pani tę ciążę straciła ostatnio, jestem samym partnerem, a dzieci są na przykład troszeczkę starsze, no to te dwa poronienia mogą być już też konsekwencją tego, że pani jest w wieku właśnie po 35 roku życia. Po 35 roku życia prawdopodobieństwo tego, że zarodki są nieprawidłowe genetycznie, a tym samym mają większą predyspozycję, jest większa predyspozycja do poronienia, w sposób gwałtowny rośnie. I no, przekracza 5%. Więc po pierwsze, to jest jakby kluczowa sprawa. No i czy ten sam partner, bo jeżeli jest inny partner, to może być przyczynek do diagnostyki predyspozycji nawracających stan ciąży. A jeszcze do tego AMH, bo tam wskoczyło jeszcze też od spodu, na samym dole od Joanny, czy AMH 5,4 kwalifikujesz do diagnozy policystycznych jajników? Obraz USG jajników prawidłowy, a pani Jasia ma 32 lata. To jeszcze nie ma tak, my jeszcze nie mamy normy, znaczy inaczej, AMH nie jest kryterium diagnostycznym zespołu policystycznych jajników. Kryterium diagnostyczne jest stare, ono obowiązuje non-stop i ono się nie zmieniło, to są tak zwane kryteria rotterdamskie, dwa objawy z trzech, nie ma żadnego kryterium laboratoryjnego. Na razie dąży się do tego, by spróbować na podstawie AMH dorzucić nowe kryterium zespołu policystycznych jajników. Ale te wartości 5,4 to nie są takie wartości, na podstawie których ja bym stwierdził, że to jest na pewno PCOS.
Szanowni Państwo, chyba na dzisiaj już skończymy, Panie Profesorze, bo już tutaj długo jesteśmy. Ja wiem, że Pan jest po pracy i pewnie już też zmęczony, więc na dzisiaj muszę być strażnikiem czasu i niestety muszę zakończyć dzisiejsze spotkanie. To pytanie jeszcze jest dość sporo. Ja przypominam, z Panem Profesorem się będziemy widywać raz w miesiącu, co drugi czwartek miesiąca. No wiem, że niestety w kwietniu nie będziemy mogli się z Panem Profesorem spotkać, ale myślę, że no nadrobimy w maju, i w kolejnych miesiącach, bo tu wskakuje, cały czas wskakuje i wskakuje, jeszcze byśmy mogli siedzieć przez godzinę czy półtorej. Że te spotkania bardzo lubię i jestem zwolennikiem przekazywania rzetelnej wiedzy na tematy medyczne, które po prostu, takiej wiedzy, która będzie dawała obiektywny pogląd na to, jak powinna wyglądać diagnostyka i leczenie niepłodności. I tego powinniśmy się trzymać i mam nadzieję, że jest pełnią. Panie profesorze, na pewno, bo dziewczyny mnie już szarpały za rękaw, kiedy pan wraca do kawiarenki, więc tu był pan wyczekiwany bardzo mocno gościem, zresztą widać tak, po komentarzach i ilości ludzi, ja wiem, że w grupach zamkniętych, co tego nie widać tutaj, ile nas tam jeszcze osób w grupach zamkniętych ogląda, wiem, że to są naprawdę bardzo duże ilości, więc dzisiaj kończymy, ale panie profesorze, w maju się widzimy? Tak, oczywiście, że najpóźniej no, w ogóle. Najpóźniej w maju, dokładnie, najpóźniej w maju, ale przypominam wam, że w czwartek miesiąca widzimy się ze specjalistą jeszcze jednym właśnie, albo z Vitrolife, albo z Centrum Macierzyństwa, zobaczymy, kto to będzie. Tematy będą bardzo fajne, będzie o diagnostyka, no różne tematy będziemy poruszać, będzie do tego jeszcze artykuł potem, że będzie można sobie przeczytać, doczytać, będziemy się odnosić do tego, co specjalista nam będzie mówił właśnie na tych wykładach, więc cały czas forma zadaj pytanie, otrzymaj odpowiedź zostaje, profesor z nami zostaje na kolejne miesiące. No i co? No, ominie pani moje pytanie. Matko Boska, ja wiem. Jest mi niedobra. Uzupełniła. Jak naprawdę to jeszcze można tak to pokombinować, że ja mogę coś tam jeszcze dodatkowo powiedzieć, że się teraz nie zmieściliśmy, to jak na jakiejś innej drodze pani Sylwia, jak pani ewentualnie zadba o to, żeby niektóre żeby to ja się napiszę do pani Virginii, żeby jeszcze to dopisała, co ma tam dopisać. Pamiętajcie, te długie pytania też piszcie na naszej stronie www.płodność.pl. Tam jest forum, jest belka, pisze tam forum i tam na tym forum właśnie możecie zostawiać pytania wszystkie do pana profesora. Wtedy jest nam o wiele łatwiej, bo pan profesor może się szybciej zapoznać z tymi pytaniami i możemy szybciej więcej pytań po prostu na wizji omówić. To znaczy nie ja, ja jestem podawaczem. Paweryny, tak? No, moja żona, która szybko sprawdziła, więc to. I wiecie państwo, nie wszystko wiem. No, no i dobra, w grupie siła, że tak powiem. Wszyscy z każdej strony, panu tam żona, mi tutaj Daria, Boże złoty, jeszcze na Messengera jeszcze mam inne wiadomości, ale dobra, nie, musicie, słuchajcie, zostawiać na www.płodność.pl, na forum, tam jest nasz pan profesor, raczej nie ma, ale tam pytania zostawiacie, a ja przekazuję profesorowi i wtedy jesteśmy w stanie szybciej przerobić wszystkie tematy. Dzięki panie profesorze, dziękuję serdecznie, miło pana zobaczyć, po tak dużej przerwie, pozdrowienia dla żony i psów nie było. Słucham? Psów nie było. Bo psy są zamknięte na dole. Ale dzisiaj kota wyrzucałam tuż przed naszym połączeniem się, bo łaził po parapecie i myślałam, że w trakcie będzie się domagał wyjścia. Byśmy musieli biegać. Łasiu. No dobra. Także tak. Szanowni, pozdrawiamy was gorąco, gorąco, gorąco. Oglądajcie nas. Przypominam, moim gościem był profesor Rafał Kurzawa, o ile jeszcze muszę to przypominać. Klinika Vitrolife, Centrum Macierzyństwa, Fertility Partnership Polska będzie jeszcze za miesiąc. 18.30, pamiętajcie, bo jest zmieniona godzina, 18.30 do was wracamy. No i co? Pozdrawiam panie profesorze, pa, pa. Do zobaczenia, pozdrowienia dla całego zespołu. Szanowni, dziękuję za wszystkie pytania. Przepraszam, ja wiem, możecie się na mnie gniewać, bo to moja wina, muszę niestety tutaj trochę, ale pan profesor jest zmęczony również po pracy i dobrze o tym wiem, a mimo wszystko i tak zawsze nam odpowiada i poświęca nam czas i za co bardzo serdecznie dziękuję, bo to jest na wagę złota, właśnie od najlepszych specjalistów z pierwszego źródła
Właśnie o to nam chodziło, żeby nasza fundacja dostarczała Wam najlepszą wiedzę, żeby była dla Was wsparciem. A wsparcie jeszcze szykujemy jeszcze inne, więc zaglądajcie. Będziemy mieli dla Was niespodzianki, jeszcze inne wsparcie szykujemy dla Was, a tymczasem pozdrowienia, dziękuję Vitrolife, dziękuję Centrum Macierzyństwa, dziękuję MSD Polska. Do zobaczenia, pozdrawiam. Thank you.